W dzisiejszych jakże trudnych czasach, jakże przykrych, smutnych czasach, chciałby się powiedzieć czasem zagłady, patrząc na naszą dziurę w rynku, patrząc na galerię, która mogłaby tu powstać, ale nie powstaje, warto by zadać sobie pytanie, o czym my tak naprawdę marzymy w dzisiejszych czasach. O czym marzą mężczyźni, o czym marzą kobiety, lubinianie, lubinianki. Wybraliśmy się z kamerą, pogoda nam trochę nie dopisała, aczkolwiek marzenia w przeciwieństwie do dzisiejszej pogody są piękne, szlachetne i niekiedy bardzo odważne. Zapraszam na sondę. Co wy na to? Dobry, mogę na sekundkę? O czym tak naprawdę marzą mężczyźni? O czym? O czym marzą mężczyźni? O czym? Tak na co dzień, albo w życiu w ogóle. Nie wiem, o... Dziewczyna. Przede wszystkim dziewczyna, mi się wydaje. O żonach... Żona czy nie. Czyli po prostu o kobietach. Tak, o kobietach. Pięknych kobietach. No na pewno. Nie wiem. Albo czego pragną w życiu, na co dzień. Porządnej kobiety. Czyli jak porządna kobieta? No teraz po rozwodzie, odbył mi się przyda, że teraz porządnej. O czym pan marzy teraz? O porządnej kobiecie. Czyli uczesanej, ładnej, pięknej, tak. Zdrowej. Tak. A wszyscy mężczyźni? Tego co? Nie wiem, że wszyscy. To ja odmarzę tych. No dobra, to powodzenia w takim razie. No cóż. Czego pragną? A nie, dobre. Czego o czym marzę? No spokoju chyba, o rodzinie się wydaje. Większość mężczyzn? Jak? Czy większość? No. A ja nie wiem jak większość. A panem ja jak to jest? A ze mną tak jest. Rodzina, szczęście, zdrowa córka, zdrowa żona i wszystko. Wszystko co nie do ma, życia potrzebne. Nie większe jakieś tam, no nie wiem, przynajmniej ja nie mam jakichś wygrubanych marzeń. Tak, no. O Kasie nikt nie marzy. Ja to o Kasie, maniana. Panie prezesie, maniana. O czym tak naprawdę marzą kobiety? O długim szczęściu. A co to znaczy? Skąd wziąć takie długie szczęście? No nie wiem. Jakoś samo przychodzi. A w książkach jest szczęście? Akurat czytam kryminał o morderstwie, także jeszcze nie wiem, czy będzie szczęście. Czyli jak? Ale jak? Kobiety marzą o szczęściu i co to znaczy? O szczęśliwym życiu, o księciu na białym koniu, o zamku, o takich... Ale nudy. Rzeczach. A o pieniądzach nie marzą? Znaczy, bogatym facecie. Oczywiście. I zdrowie? Przede wszystkim. A zdrowie można kupić już teraz chyba w tych czasach, nie? No, niekoniecznie. Dobra. To czego mam ci życzyć? Szczęścia! To dużo szczęścia w takim razie. Dziękuję. O czym? Wiem. Po prostu, żeby było troszeczkę lżej. Co to znaczy? Więcej pieniążków, zdrówka, szczęścia? Nie, zdrówka, lepszej pracy, lżejszej. I kochającego męża pewnie. No, oczywiście. Skończyć studia. I tylko tyle? Wyjechać gdzieś. Wszystkiego najlepszego, a co mają pragnąć? A co to znaczy najlepszego? O czym marzą? Ale o wszystkim dobrym. O kobiecie? No na przykład. Kochającej, bogatej? No kochającej. I pięknej. Tak. No to życzę ci. Już nie ma czego życzyć. A, już jest! A kurczę, szczęście, no. Cholera. A ja w tej telewizji siedzę. O czym marzą mężczyźni? A, też powinienem czasu. Okej. Okay. Nie wiem, o szczęściu. A co to znaczy o szczęściu? O, nie wiem, pieniądze, nie wiem, zdrowie? No chyba zdrowie najważniejsze. Zdrowie jednak. Na rodzina. No, wystarczająco. Wystarczająco. O czym marzą w dzisiejszych czasach kobiety? Kobiety? O czym marzą? No niech ja pomyślę, o czym ja bym marzyła. O spędzeniu dobrego urlopu. Mm-hmm. Tak, bo czyli jestem takie na wakacyjne marzenie. Wakacyjne marzenie. No i żeby była większa rewaloryzacja emerytur. Matko łaska, pierwsze takie marzenie mamy dzisiaj. No, dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy jest taki kryzys finansowy, każdy myśli o tym, żeby mieć więcej pieniążków. Ty także? Ja jestem od Australii, nie wiem, co ty sobie. Z Australii? Tak. Don't speak Polish. Nie tak dobrze. Nie tak dobrze. Trochę mówi. Moja wnuczka przyleciała na wakacje do babci, do Polski. A babcia nie wie, o czym wnuczka marzy? Wnuczka marzy o tym, właśnie w tej chwili rozmawiamy, jak spędzimy urlop we Włoszech. A, bo wybieramy się do Włoch. Szczęśliwi ludzie. Szczęśliwie, tak. Happy people. Happy people. Dziękuję pięknie. Goodbye. Bye. Ja w tym wieku to odstaję. Każdy ma marzenie. No a kiedyś o czym się marzyło? Kiedyś o czym się marzyło?
Nie, przepraszam, ale nie? Ja się nie nadaję na takie coś. Dobra, to dziękujemy. Nie. Na pewno o pracy. O pracy. Takiej dobrej pracy, żeby zarobić, żyć normalnie. Mhm. No tak. I tylko o tym? No co poza tym? Żeby być zdrowym chyba. Zdrowym, tak. A kobiety, nie kobiety? Kobietę mam, no. Żeby kobieta też była dobra dla mężczyzny i co jeszcze? No, i wystarczy, do szczęścia. Wystarczy, no. No i kondycja, żeby było. O, i kondycja. W moim takim wieku. Dobra. No to powodzenia życzę. No dziękuję. Dziękuję pięknie. O czym marzą kobiety? Pewnie o wspaniałym mężczyźnie. Pewnie? Czy... Czyli na pewno. Na pewno. I to wystarczy do szczęścia? Znaczy no pewnie pieniądze i wielka miłość. Ale to dzisiejsze kobiety, czy w ogóle od zawsze tak, o takich rzeczach się marzyło? Pewnie od zawsze. Tak mi się bynajmniej wydaje. To czego mam pani życzyć? Chyba zdrowia i pieniędzy i dobrej miłości. A to zdrówka, pieniędzy i dobrej miłości. Cokolwiek to znaczy. Dziękuję pięknie. Emeryci to dużo pieniędzy, większą emeryturę. A to za mała? No ma, no pewnie, że mała. Opłaty coraz większe podnoszą, za mieszkanie większe, teraz się płaci znowu. Naprawdę? No. I marzą o tym? Ja płacę 35 zł więcej za mieszkanie w tym miesiącu. Ale to o czym pan marzy? Żeby było więcej pieniędzy, czy żeby się mniej płaciło? I żeby lepszy rząd był, bo coś to za bardzo mieszanie. To z Tuskiem coś nie ten? Dlaczego ten żołnierz zginął? No nie ma dobrego uzbrojenia. Jak wysłali? Drużyny wysłali na patrol, no. A nie ma żadnej obstawy. Pierw zbadać, są helikoptery, odpowiednio mają broń maszynową, szybko szczelną, to kurat by tam ich rozniesie tych talibów. Czyli marzymy o zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek i wziąć się właśnie za tych żołnierzy, żeby te żołnierze mieli jakieś bezpieczeństwo. Oni nie mają bezpieczeństwa za sobą. No właśnie. Wysyłaj się po prostu na śmierć. No to wymarzmy sobie lepsze rządy w takim razie. No, żeby się trochę interesowali, a nie tylko tam. Dokładnie. Powodzenia w takim Dziękuję razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. No właśnie. Porządny rząd, żony, kochanki, pieniądze, wszystko. Ludzie, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście, ludzie? Ja wiem o kobietach. Ale jakich? No ładnych, nie? Takich, no, konkretnych. Konkretne kobiety. I to wystarczy do szczęścia? No nie wiem, no to chyba indywidualna, wiesz, każdego. No a u ciebie jak to jest? No u mnie to wiesz, nie będę się rozdrabniał nad moimi jakimiś tam myślami, bo to też byłoby niedobrze. To czego mam ci życzyć? Szczęścia, zdrowia. To życzę ci pieniędzy i obyś przez całą młodość z sypialni nie wyszedł. O, dzięki. No, to powodzenia. Prawdzajem.